O 19:00 kolejne spotkanie w ramach seminarium Odnowy Wiary. Amen. I świetnie obrazuje to pewna taka historia w formie bajki, już krótko tak powiem o niej, że pewnego dnia do kościółka w górach przychodzi wilk i mówi: proszę księdza, chciałbym się wyspowiadać. Czy jesteś pewien? Tak, tak, bardzo chciałbym się wyspowiadać. Dobrze, uklęknij przy konfesjonale. I zaczyna tak. Nie ma ojciec pojęcia, ile owieczek zadusiłem. To biedne takie zwierzątka, one tak niewinnie spały, a ja je zjadłem. Zaatakowałem też pasterza. Po prostu jestem podłym grzesznikiem, niszczemnym zabójcą. Ksiądz słuchał go z wyrozumiałością, ale zauważył, że wilk był niespokojny i zaczyna się kręcić. I mówi, w końcu zwrócił mu uwagę, no przynajmniej w czasie spowiedzi zachowuj się spokojnie. Nie gniewaj się, ojcze, ale gdybyś mógł się trochę pospieszyć. A to dlaczego? Bo już słyszę dzwonki na szyjach owieczek. Tak? I my jak ten wilk. Wracamy od konfesjonału zadowoleni, z mocnym poczuciem poprawy, ale spotykam znajomą i już języki poszły w ruch. A słyszała pani, co ta koleżanka nasza zrobiła. No to wie pani, tak się nie robi. Tak? Już zaczynamy, tak? Więc po prostu cały czas wraca do nas to, z czym walczymy tak naprawdę. I czasem jest tak, no właśnie, jest taki tylko jeden moment w życiu, kiedy zły duch przestanie nas kusić. To jest wtedy, kiedy ładnie nas położył w trumience, z rączkami złożonymi i wtedy masz pewność, że szatan już do ciebie nie przyjdzie. Dzisiejsza Ewangelia bardzo ciekawy temat porusza. Temat Królestwa Bożego. Bo ciągle ludzkość pyta się, kiedy będzie koniec świata. A koniec świata dla nas to przyjście Chrystusa. To sąd ostateczny. To miejsce i czas, w którym my wszyscy będziemy żyć w wieczności i w obecności Boga bez końca. Ale koniec świata to dla każdego z nas jest przewidywalny. Bo widzimy, że nie ma ludzi, którzy żyją 200-300 lat, a ktoś żyje w Ewangelii, w Piśmie Świętym, w Psalmie jest, że miarą życia ludzkiego jest 70, 80, kiedy jesteśmy mocni, a wszystko to marność. Oczywiście mamy dużo osób, które żyją 100 lat, ale już 120 nie słyszymy, może gdzieś w jakimś kraju, gdzie nie ma żadnych statystyk. To znaczy, że Królestwo Boże, to, o którym świat mówi, do każdego z nas przyjdzie niebawem. Bo cóż to jest wobec wieczności moje 67 lat? Niektórzy mają mniej, ale niektórzy także więcej. I dlatego też Jezus mówi nam o tym, żebyśmy nie czekali na ten koniec świata, żebyśmy nie czekali na to, że czy wojna nuklearna, czy jakaś planeta uderzy w Ziemię i Ziemia przestanie istnieć, czy jakiś kataklizm, tylko żebyśmy patrzyli na to, co się dzieje współcześnie i słowa Jezusa nam pomagają. Bo Jezus mówi, że nie wolno wypatrywać, szukać, dowiadywać się, kiedy będzie to, kiedy przyjdzie Królestwo Boże. Bo Królestwo Boże jest w nas. Jest pośród was. Bo my, którzy zostaliśmy przez chrzest włączeni do Kościoła, jesteśmy już uczestnikami Królestwa Bożego. Jesteśmy Kościołem, o którym mówiliśmy w Dzień Zaduszny, w Dzień Wszystkich Świętych. Kościół pielgrzymujący to właśnie my. My,
Kościół cierpiący to są ci w czyśćcu, za których się modlimy codziennie za zmarłych. Nie wiemy, czy są już w niebie, czy nie, ale modlimy się, żeby wszyscy byli w niebie. No i Kościół triumfujący to jest Królestwo Boże, które już tutaj w nas jest. I my, przekraczając granice śmierci, tylko zmieniamy Królestwo Boże, które jest w nas tu na ziemi, na Królestwo Duchowe, które jest w niebie. Ale nie jest to takie proste. Jeden z poetów powiedział, gdzie będziesz po śmierci, za życia odgadniesz, bo gdzie się za życia chylisz, tam po śmierci wpadniesz. Taki wierszyk. Ale to także mądrość ludowa. Owszem, zdarzają się tacy, jak Łotr na krzyżu, który nagle powiedział: Jezu, wspomnij na mnie, gdy będziesz w raju, w Królestwie Bożym. A Jezus mówi: dziś będzie ze mną w raju. Od razu został świętym ogłoszony, jest patronem diecezji przemyskiej. Nawet ojciec ksiądz Wianej mówi, że jeżeli ktoś się chciał rzucić z mostu wysokiego i leciał do rzeki, pytał się, czy on będzie zbawiony. On mówi, może w tym momencie, jak już się przechylił, pomyślał sobie: Jezu, wspomnij na mnie. I może przez czyściec będzie zbawiony, kiedy jeszcze wtedy nie brano pod uwagę choroby psychicznej, bo teraz choroba psychiczna wyłącza naszą świadomość i ktoś wyskakuje nie tylko w szpitalu psychiatrycznym, ale z bloku, z któregoś piętra, z pociągu i tak dalej. To jest choroba, gdzie umysł i wolna wola jest wyłączona. I wtedy inaczej go oceniamy i Kościół teraz nie mówi, żeby nie urządzać mu pogrzebu, bo zarówno świeccy, jak i duchowni także mają depresję i mają ciężką chorobę, która wtedy każe im wyrobić rzeczy, których by nigdy normalnie nie zrobili. Ale wracając o Królestwie Bożym, my jesteśmy już dziećmi Bożymi, bo zostaliśmy włączeni do Kościoła przez Chrzest Święty, przez sakramenty. I od tej pory my wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami, gdzie Bóg jest naszym Ojcem, gdzie Jezus łączy nas poprzez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie i mówi: do końca was umiłował. Wytrwajcie w miłości mojej. A msza święta jest pamiątką tego wydarzenia. I dlatego mówimy: Pan z wami, czyli Pan jest z wami. Wy jesteście wspólnotą, jesteście Kościołem. To jest piękne określenie. Dlatego nie wolno mówić, że tam jest koniec świata, że tu nagle lody wszystkie się roztopiły i zalała cała kula ziemska została, bo się ociepliła klimat. Albo że coś zderzyło się, o czym wspomniałem, z naszą planetą i ona gdzieś poszybowała, nie wiadomo gdzie, gdzie nie ma warunków do życia. Takie filmy i takie teorie będą zawsze i były zawsze. Ale dla nas to nie jest ważne, bo my zmierzamy do Chrystusa. I kiedy ten moment nastąpi przekroczenia progu życia i śmierci, nie od nas zależy. Święty Jan 23 mówił, że każdy dzień jest dobry, żeby się urodzić i żeby umrzeć. Tylko warto pięknie żyć. Warto o tym Królestwie Bożym nie tylko mówić, ale żyć Królestwem Bożym.
jaki sposób to zrobić. Przed Ewangelią słyszeliśmy piękny tekst, który jest zapisany w Ewangelii świętego Jana w 15 rozdziale. Ja jestem krzewem winnym, wy latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi owoc obfity. To na koniec. Piękny, dla mnie to jeden z piękniejszych obrazów przypowieści, którą Jezus nam zostawił. Wyobraźmy sobie krzew winny, czyli ten korzeń gdzieś mocno tkwi w ziemi, gdzie są sole mineralne, gdzie jest woda, gdzie jest wilgoć i potem pielęgnowany przez ogrodnika, podwieszany często na specjalnych konstrukcjach drucianych, aby mógł do słońca się odwrócić, aby mógł rozwijać się. I jeżeli ten krzew winny, ta latorość, ta, która jest na zewnątrz, te gałązki, na których potem kwiaty, a potem pojawiają się smaczne, piękne winogrona. Jeżeli by ktoś odciął dopływ wody, soli mineralnych, dopływ światła, on uschnie, nie przyniesie owocu. I dlatego też, jeżeli my chcemy przynieść owoc obfity i iść do nieba, nie tylko z tytułami biskup, ksiądz, prezes, dyrektor, to te tytuły się nic nie znaczą przy przejściu na tamtą stronę. Jeszcze bardziej obciążają tego, który te tytuły ma. Bo Jezus mówi, komu więcej dano, od tego więcej będą wymagać. On wiedział, co jest grzech. On wiedział, miał możliwości być świętym. A jeżeli tego nie wykorzystał, to go obciąża. Dlatego trzeba się modlić za wszystkich, za biskupów, za kapłanów i za nas wszystkich. Bo idziemy wtedy z naręczem dobrych czynów. Nic nie zabierzemy ze sobą. Nasze tytuły, nasze znajomości, nasze koneksje, to co zrobiliśmy, ono nie ma znaczenia, chyba że jest to służba drugiemu człowiekowi. Służba w różny sposób. Rodzenie, wychowanie dzieci, troska, opieka. Każdy z nas, czy ty i ja, mamy pewne zadanie. Bóg nas posłał. Ja przynajmniej traktuję swoje zadanie tak, gdzie mnie Bóg pośle, to chcę, żeby to było miejsce najważniejsze. Inne mnie nie interesują, bo ja za to przed Bogiem odpowiadam. Kiedy byłem w Hrubieszowie, zajmowałem się więźniami. I tam jeździłem, pomagałem, bo to była dla mnie najważniejsza rzecz. Kiedy potem byłem w Kurii, zajmowałem się remontem kościołów i różnych zabytkowych. I tym wszystkim, co było ekonomią, bo takie miałem stanowisko. Kiedy tu jestem, dla mnie parafia najważniejszy i kościół. Dopóki jestem, bo tak mnie Pan Bóg postawił. A hobby to pomoc chorym, misericordia, których nikt nie kazał, a sam postanowiłem, żeby mieć jakąś taką odskocznię od tych zadań, które mam zlecone przez biskupa, które sam w jakiś sposób dostrzegłem i sam realizuję. Nikt mi tego nie każe, nikt mi z tego nie rozlicza. Poza Panem Bogiem, który i ludźmi, którzy widzą, że taka instytucja jest potrzebna. Właśnie wróciłem dzisiaj, były jesienne dni spotkania z piosenką. Przybyło ze 100 osób z całego województwa, śpiewali piosenkę. Wszystko osoby niepełnosprawne, chore psychicznie. Wspaniała impreza, dlatego przyjechałem prosto na mszę świętą, powiada ksiądz Piotr Szymanek, żeby tam ich pochwalić, podziękować, bo dla nich to nowe życie. Uśmiech, radość, ciepły dom, posiłek,
grają, śpiewają, wyjeżdżają na wycieczki. A tak dom, szpital, dom, szpital, przychodnia i tak do końca życia. A tak jest środowisko, gdzie dom jest pełen ciepła, gdzie mogą zacząć od nowa życie. I tacy są też wśród nas. I trzeba ich zauważyć, im pomóc. Gdybyście mieli kogoś takiego, dajcie znać. Damy mu miejsce. Teraz u nas kilka osób będzie pracować w tym. W naszej witrynie będą to sprzątać. Pracują, mają umowę o pracę w stowarzyszeniu. Biorą za to pieniądze, ale nie za darmo, tylko coś muszą zrobić dobrego. Coś muszą zrobić dobrego pod opieką terapeutów. Dlatego taki człowiek się cieszy, że może liście grabić. Taki człowiek się cieszy, że będzie mógł pomagać nam w sklepiku czy w kawiarni, która jest na Placu Litewskim, czy w sklepiku, który mamy w Misericordii, tam jest od 20-30 lat już. Tam mają takie zajęcia, ale przygotowują obiady, codziennie 320 obiadów przygotowują. Rozwozimy na uniwersytety, na jakieś imprezy, na wesela, na konferencje, ale i do naszego domu. I każdy z nas będzie mógł taki obiad sobie zakupić. Tutaj przywiozą, można zabrać, będzie do domu. W niedzielę to ogłosimy i będziemy chcieli, żeby już pod koniec listopada taka forma była dla nas, kto nie chciał będzie gotować obiadu. Jeżeli mu się opłaca ta cena, którą my zaproponujemy, będzie mógł się zapisać. Jak nie będzie mógł, to odwoła dzień wcześniej, żeby nie gotować dla niego obiadu. Chcemy pomagać innym, bo to jest nasze zadanie. Wiecie, człowiek, gdzie Pan Bóg mnie postawił, tam muszę dawać siebie, bo Królestwo Boże jest w nas. Amen. Drodzy bracia i siostry w Chrystusie Panu, w Ewangelii według świętego Łukasza mamy tak zwane dwie apokalipsy. Tak bibliści wyróżniają nauczanie Pana Jezusa o końcu czasów. Dzisiejszy fragment jest małą apokalipsą tak zwaną, ponieważ te słowa odnoszą się bardzo indywidualnie do człowieka. Jest to właśnie tekst, który mówi nam, jaką mamy przybrać właśnie postawę, co mamy robić, kiedy właśnie, jak się przygotować na ten koniec czasów. I słyszymy właśnie to pytanie, które faryzeusze stawiają Panu Jezusowi. Kiedy Królestwo Boże przyjdzie? Kiedy ono nastanie? Chcielibyśmy wiedzieć, myślę, że jest to takie pragnienie właśnie, gdzie, jak właśnie Pan Bóg przyjdzie, kiedy nastąpi koniec świata, żebyśmy w odpowiednim momencie się nawrócili, w odpowiednim momencie się przygotowali na to. Ale Pan Jezus mówi nam, pragnie nam przypomnieć, że Królestwo Boże jest pośród was. Co to oznacza? Przede wszystkim, tłumacząc to, moglibyśmy powiedzieć, że Królestwo Boże jest w nas. Każdy z nas przez wiarę ma w sobie to ziarno właśnie Królestwa Bożego. Że to Królestwo jest w nas wtedy, kiedy osobiście przyjmuję Bożą miłość, kiedy chodzę jako ten, który jest kochany przez Pana Boga, kiedy czuję się, że mam Ojca, który się mną troszczy, który się mną opiekuje. Wtedy, kiedy codziennie, kiedy dokonuję nawrócenia, kiedy odrywam serce od grzechu, od tego, co jest złe i chcę to moje serce ukierunkowywać na Boga. Wtedy, kiedy właśnie wchodzę w doświadczenie krzyża, doświadczenie zbawienia, kiedy powstaję z tego, co jest ciemne, wtedy z tego, co jest jakieś grzeszne, wtedy, kiedy powstaję, kiedy dokonuje się ten moment wyzwolenia, mocy
Bożej przez Jezusa Chrystusa, wtedy właśnie to Królestwo Boże jest we mnie. I Pan Jezus nam pragnie dzisiaj przypomnieć, właśnie o to dbaj każdego dnia. Na tym się skup. Nie biegnij za tym, co gdzieś coś mówią, o tym, co nie myśl o tym, co będzie kiedyś w przyszłości, jak to będzie się działo, ale właśnie skup się na tym, że już w Tobie masz już dane to, żeby żyć tym, co będzie kiedyś w przyszłości, kiedy Chrystus powtórnie przyjdzie. Wtedy będzie pełnia, ale już tutaj tego możemy doświadczyć w naszym życiu, w naszym sercu, bardzo indywidualnie, osobiście. I to Pan Jezus nam pragnie dzisiaj konkretnie powiedzieć. Dlatego dbaj, drogi bracie, droga siostro, właśnie o to doświadczenie właśnie wiary, doświadczenie miłości, doświadczenie walki, nawrócenia, doświadczenie przyjęcia zbawienia od Jezusa. Wtedy będziesz miał w sobie Królestwo Boże. Wtedy to w tym Królestwie będziesz żył. Będziesz doświadczał owoców tego Królestwa w sobie. I będziesz przygotowany na to, aby to Królestwo w pełni, na końcu czasów, posiąść. Abyś mógł wtedy właśnie być w tym Królestwie, w nowym świecie, które przyniesie Chrystus. Ale również to wyrażenie Królestwo Boże pośród was jest. Bibliści też tłumaczą, że to jest, chodzi też o to, że jest pomiędzy nami to Królestwo Boże, czyli że ono jest rozlane w Kościele, w relacjach, które tworzymy. W tym, że to Królestwo Boże jest zaproszeniem do tego, abyśmy tworzyli taką rodzinę, żebyśmy tworzyli przestrzeń, gdzie jest właśnie miłość, gdzie jest sprawiedliwość, gdzie żyjemy właśnie prawdą, taką uczciwością. To jest coś, co jest pomiędzy nami. Nie musimy szukać jakiegoś wydarzenia, jakiegoś miejsca, gdzie to się objawi, bo to jest pomiędzy nami wierzącymi, to powinno być. Właśnie ta przestrzeń taka, doświadczenia Pana Boga, doświadczenia wielkiego działania, że Pan Bóg chce działać, że działa, nas przemienia, że my wprowadzamy tą przestrzeń szczęśliwości, takiej radości, że jest nam dobrze. I to jest właśnie zadanie dla nas. Piękny przykład pokazuje nam takich budowania takich pięknych relacji, pierwsze czytanie, gdzie Paweł prosi Filemona, aby przyjął Onezyma. Ten Onezyma, który wcześniej musiał gdzieś Filemona skrzywdzić. Ale Paweł właśnie w więzieniu rodzi go do wiary, to znaczy Onezym nawraca się, wyrazuje skruchę i Paweł chce odesłać Onezyma, odsyła do Filemona, aby go przyjął po bratersku, z miłością, aby mu wybaczył. To jest piękny właśnie przykład. To samo do tego jesteśmy zaproszeni. Ty i ja, abyśmy również takie relacje pełne miłości, braterstwa tworzyli. Abyśmy tworzyli relacje właśnie takie uparte na uczciwości, na sprawiedliwości, na takim też wyrozumiałości, przyjęciu drugiego człowieka. Że drugi człowiek może pobłądzić i że ma szansę, ma szansę do tego, aby drugi raz spróbować zbudować z Tobą relację. Dlatego o to zabiegajmy. Niech to słowo w nas pracuje, niech to słowo ono nas buduje i właśnie róbmy sobie to postanowienie, aby najpierw dbać o swoje, to Królestwo, które mamy w sercu, o tą moją relację, to doświadczenie Królestwa we mnie, a następnie też, aby to było widoczne w tych relacjach, które tworzymy. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kobieta, jeśli chodzi o technikę, to wiadomo, kiepsko sobie radzi. Dziękuję Wam, że tu jesteście. Dziękuję Wam, że przychodzicie, mimo że pewnie jesteście zmęczeni, że przed nami długi weekend, że każdy z nas ma wiele innych spraw na głowie, obowiązków, że pewnie też niełatwo jest tutaj dotrzeć. Ale chcę Wam bardzo serdecznie podziękować w imieniu swoim, ale też w imieniu Jezusa Chrystusa, który Was tu zaprosił i dla którego pokonaliście te wszystkie trudności.
to On wam dziękuje i On cieszy się, że tu jesteś, bracie i siostro. Cieszę się, że tu jesteś. I teraz zapraszam nas, żeby przywitać się z osobą, która jest najbliżej nas i powiedzieć: dobrze, że jesteś, powiedzieć swoje imię, jeśli się nie znamy. Po prostu... Tak właśnie się witamy tutaj serdecznie. Nikt tu nie jest anonimowy. Każdy jest bliski. Każdy jest dzieckiem Bożym. Każdy jest ważny. Wiara i nawrócenie. Zaczniemy tradycyjnie od głoszenia, od katechezy. I dzisiejszą katechezę wygłosi nam Martyna. Zapraszam serdecznie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jak już to było powiedziane, ja mam na imię Martyna i bardzo cieszę się, że mogę was poznać i podzielić się z wami swoim doświadczeniem Jezusa w moim życiu. Dlatego dziękuję księdzu Michałowi za zaproszenie i wierzę, że to będzie bardzo owocny czas, w którym rzeczywiście spotkamy się z Jezusem żywym i obecnym. A temat dzisiejszego nauczania to wiara i nawrócenie. I do tej pory... W ciągu tych minionych tygodni od rozpoczęcia seminarium Odnowy Wiary poznawałaś Boga, który kocha Cię miłością, której nie jesteś w stanie sobie wyobrazić, bo Ty i ja nie potrafimy tak kochać. I nawet ta miłość, którą Ty masz do swojego dziecka, to w 1% nie jest ta miłość, którą Bóg Ciebie kocha. My, ludzie, nie potrafimy kochać tak, jak kocha Bóg, po prostu. Wyobrażasz to sobie? Ta miłość nie powie ci: będę cię kochał, jeśli zrobisz to, jeśli będziesz inna, jeśli będziesz inny. Ta miłość nie każe zasługiwać. Ta miłość jest bezinteresowna, jest stała i wierna, nie jest warunkowa. Kiedyś jeden ksiądz mi opowiadał, że na kursie przedmałżeńskim zapytał kandydatów do małżeństwa: a co byś zrobił, gdyby twój mąż, twoja żona ciebie zdradziła? Odpowiedzi były takie same. Rozwiodłabym się. Czyli jest warunek, tak? Będę cię kochał, ale jeśli będziesz mi wierny. A Bóg kocha ciebie, kiedy ty jesteś niewierny i kiedy jesteś wierny. To jest taka miłość. On się nie obraża. On jest smutny, zasmucony z powodu tego, że czasem oddalasz się od Niego, ale nigdy nie powie ciebie: nie znam ciebie. Bo sam ciebie stworzył, tak? I z miłości ciebie stworzył. To była jedyna przyczyna tego, że jesteśmy na tym świecie. No bo po co świętemu i nieskalanemu Bogu grzeszny człowiek? Po co mu? Bo niestety taka jest prawda o mnie i o tobie, tak? Bóg dał nam przykazania dla mojego i twojego bezpieczeństwa, żebyśmy nie zrobili sobie krzywdy na tym świecie. Ale my wiemy lepiej, prawda? Ja wiem lepiej, bo ja mam już 20, 40, 60 lat. Ja już wiem, jak żyć i nikt mi nie będzie mówił. No właśnie. I rzeczywiście możemy robić to, co chcemy, no bo Bóg dał nam też wolną wolę i wolność. Zobacz, jak dużo słyszymy o różnych napadach, rabunkach. Dlaczego Bóg im nie uniemożliwi tego? Dlatego, że dał każdemu wolną wolę. I Putinowi też dał wolną wolę. Gdyby mu zabrał tą wolną wolę, no to już nie byłby Bóg, który daje wolność. Tylko po prostu my, ludzie, źle korzystamy z tej wolności. I dlatego takie właśnie wydarzenia, a nie inne, wydarzyły się w moim i w twoim życiu. Bo to ja i ty podejmujemy decyzje, a decyzje zmieniają życie. I wyjście z tego naszego życiowego bałaganu przynosi Jezus Chrystus właśnie. Jednocześnie Bóg i człowiek, tak? Bo sam Bóg nie mógłby odkupić naszych win, bo to my zgrzeszyliśmy, człowiek zgrzeszył. Więc dokonałoby się to bez udziału człowieka i bez naszej wolności.
To byłoby niesprawiedliwe, więc nie mógł być to sam Bóg. Nie mógł to być też sam człowiek, bo grzech człowieka może pokonać tylko człowiek, który jest bez grzechu. A gdzie jest taki? No właśnie, już w Słowie Bożym czytamy w liście do Rzymian, że nie ma sprawiedliwego ani jednego. Wszyscy zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej. I dlatego tylko Jezus Chrystus, jednocześnie Bóg i jednocześnie człowiek, pośrednik pomiędzy Bogiem a ludźmi, mógł to zrobić. Jan Chrzciciel, który go chrzcił, mówił o nim: oto Baranek Boży. Dlaczego? Baranek Boży, który gładzi grzech świata. Jezus jest tym barankiem przebłagalnym, bo Żydzi mieli zwyczaj składać ofiary z młodych koźląt, jagniąt i baranków, aby w ten sposób właśnie przebłagać Boga za grzechy i oczyścić się z nich. I krew zwierząt miała tymczasowo przykryć grzech, ale wyrok i tak dalej czekał. Jezus uratował nas, wybawił z tego, co sami sobie zgotowaliśmy. I dlatego w wyznaniu wiary mówimy: stąpił do piekieł. Do jakich piekieł? Do moich i twoich piekieł, do piekieł wszystkich ludzi, którzy byli, są i jeszcze będą na świecie. I wziął te piekła i przygwoździł ze sobą do krzyża. Ty już nie jesteś Bogu nic winien, nie jesteś nic winna, bo On już wszystko zrobił, wszystko zapłacił. Nie masz żadnego długu. Pytanie jest teraz takie: czy ja to przyjmę? Bo może być tak, że Jezus mnie zbawił i mi to lotto. Ale czy ja to przyjmę, tak? I teraz jest pytanie trudniejsze. Jak to zbawienie, ten ratunek Jezusa ma się do mojego życia? Co to ma wspólnego ze mną? Bo to, że Jezus umarł za mnie 2000 lat temu, to jedno, ale co to ma się, jak to się ma do mojego życia? Co zrobić, aby rzeczywiście doświadczać tego zbawienia, abym ja mogła tego doświadczać, abyś ty mógł tego doświadczać? I to jest dokładnie to samo pytanie, które zadali ludzie apostołom w Dziejach Apostolskich. Po tym, jak usłyszeli właśnie od nich o Jezusie i o tym, co On dla nich zrobił. Oni po prostu zobaczyli, że nie mają sobie tej radości, tej miłości, pokoju, którą mają apostołowie. Nie doświadczają tej bliskości z Bogiem. I mówią: kurczę, ja też tak chcę. Nie? Słowo apostołów obudziło w nich pragnienie zbliżenia się do Boga, ale nie wiedzieli, jak to zrobić. Co mamy czynić, żeby żyć tak jak oni, żeby mieć tego Boga w sercu? I może ty też zadajesz sobie to pytanie. Co zrobić, żeby Jezus na nowo poukładał moje życie, żeby wszedł w nie? I dzisiejsze nauczanie jest właśnie odpowiedzią na to pytanie. Co to jest wiara? To inaczej znajomość, relacja, tak? Nasze ludzkie relacje nazywamy różnie, na przykład miłość, przyjaźń, tak? Znajomość, koleżeństwo. Relacje z Bogiem nazywamy właśnie wiarą. Chociaż i ona z czasem może przerodzić się w miłość. I to oznacza, że ja mogę z Bogiem rozmawiać, że mogę Go słuchać, mogę spędzać z Nim czas, kłócić się z Nim, targować. Mogę, bo to jest osoba, z którą ja mogę rozmawiać i ona odpowiada, jeżeli ja słucham. Bo czasami jest tak, że włączamy telewizor, radio, jakiś Facebook i wszystko gra. Mam koleżankę w pracy, która mówi: ja nie umiem w ciszy żyć. Włącz radio, żeby coś tam grało z tyłu. Czasami my nie słyszymy Boga, bo nie chcemy Go słuchać, bo włączamy różne rzeczy, które zagłuszają ten głos Boga. Ja też tak miałam do pewnego momentu w moim życiu, właśnie, że też chciałam, żeby po prostu coś grało. Ale kiedy dowiedziałam się na seminarium Odnowy Wiary, że jak coś gra z zewnątrz, to ty nie usłyszysz Boga, który jest wewnątrz ciebie. I było trudno wyłączyć to radio, było trudno wyłączyć to wszystko, co wokół się mnie dzieje. Ale się udało. Bo wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. No więc właśnie, mogę z Bogiem rozmawiać. Jedyną trudnością jest to, że Boga nie widzimy. Ale to, że kogoś nie widzimy, nie musi oznaczać, że Go nie ma. Czy widziałaś kiedyś Wi-Fi? No nie, ale widzisz, że jego skutek, tak? No bo jest internet, możesz przeglądać strony internetowe. Ale jak wygląda to Wi-Fi? Ma jakiś kształt? No nie. Nie wiesz, jak to wygląda. Ale jest. Nie? Tak samo właśnie jest z prądem. Prądu też nie wiemy, jak on wygląda. Ale działa, bo żarówki świecą. I tak samo jest z wiarą. Nie możesz Boga zobaczyć, ale wiesz, że On jest, bo Go czujesz. I w niebie pośród tych wszystkich wierzących, pośród tych wszystkich świętych, nie ma ani jednego wierzącego. Wiecie? Zdziwieni?
Nie ma ani jednego wierzącego, bo oni już widzą. Oni nie muszą wierzyć, bo oni widzą. Tak? Widzą Boga twarzą w twarz. To my potrzebujemy wierzyć, bo my nie widzimy. A wierzyć w Boga to znaczy przyjmować za prawdę, że On jest, chociaż Go nie widzimy. Kiedyś na studiach czekaliśmy na egzamin. No i przyszła koleżanka i pyta się, czy tam ktoś w tej sali jest. My mówimy, no jest. Nie, musi jeszcze sama sprawdzić, otworzyć drzwi, czy tam ktoś rzeczywiście jest, bo nie wierzy nam, tak? No właśnie. Ale tutaj też jest różnica pomiędzy wierzyć w Boga, a wierzyć Bogu. Bo samo przekonanie, że Bóg jest, nie czyni mnie osobą wierzącą. Wiedza to nie jest wiara. I bardzo dobrze obrazuje to taka rozmowa pomiędzy mężczyzną, który niedawno uwierzył w Jezusa, a jego niewierzącym przyjacielem, którą kiedyś przeczytałam w jednej z książek. I ona brzmi tak. Słyszałem, że uwierzyłeś w Jezusa. Tak. To musisz wiedzieć o nim sporo rzeczy. Powiedz mi, kim byli jego rodzice chrzestni? Nie wiem. A jakie miasto odwiedził w czasie swojego życia? Nie wiem. A ile cudów dokonał? Nie wiem. No to wiesz zdecydowanie za mało, aby mówić o sobie, że uwierzyłeś w Jezusa. Masz rację. Wstydzę się, że tak mało o nim wiem. Wiem jednak jedno. 3 lata temu byłem pijakiem. Byłem pogrążony w długach. Moja rodzina rozpadała się. Moja żona i dzieci co wieczór bały się mojego powrotu do domu. Teraz nie piję, już nie mam długów, nasz dom jest szczęśliwy, a moje dzieci z tęsknotą wyczekują wieczorem mojego powrotu z pracy. To wszystko uczynił dla mnie Jezus i właśnie tyle o nim wiem. Można świetnie znać Pismo Święte od deski do deski. Ale czy ja wierzę? To jest to pytanie, czy ja wierzę w to, co czytam. A można nic nie wiedzieć o sakramentach, można nic nie wiedzieć, żadnej katechezy, nie przeczytać, nie, tak? Ale mieć Jezusa w sercu. Wiedza nie czyni mnie osobą wierzącą. Ile razy słyszałeś w Kościele, że Bóg chce dla ciebie tego, co najlepsze, tak? Że umarł dla ciebie, że troszczy się o twoje życie. Cały czas to praktycznie słyszymy. Tylko co z tego, jeśli ja tego nie doświadczam? Można mówić z ambony, że Bóg jest miłosierny, ale co z tego, jeżeli ja tego miłosierdzia nie doświadczam? I potem ci ludzie, którzy przychodzą do kościoła, wychodzą z takimi samymi ponurymi minami, którzy przyszli tutaj, tak jak przyszli. I żadna zmiana się nie dokonuje podczas mszy świętej. Przyszliśmy i wyszliśmy, bo taka jest tradycja. Ja wierzyłam w Boga, wierzyłam, że On jest, chodziłam do kościoła w każdą niedzielę z swoimi rodzicami i nawet kiedy już skończyłam szkołę średnią i pojechałam na studia, to dalej chodziłam do kościoła, no bo po prostu no, tak zostałam wychowana i dla mnie niedziela bez mszy świętej to tak jakby nie niedziela. Taka po prostu tradycja. Ale Słowo Boże nie miało żadnego odzwierciedlenia w moim życiu. Ja wchodziłam do kościoła, posiedziałam i wychodziłam. Na zasadzie Bóg sobie, a ja sobie. Nie łączmy tych dwóch rzeczywistości. I tak było do momentu, kiedy 8 lat temu rozpoczynało się właśnie seminarium odnowy wiary w mojej parafii. Pan Bóg mnie dotknął podczas mszy świętej, bo dwie osoby dzieliły się swoim świadectwem spotkania z Jezusem. I to, co w jakiś sposób mnie zaintrygowało i skłoniło do refleksji, było to, że oni mówili o Bogu tak, jakby Go znali osobiście. Jakby z nim go widzieli i z nim rozmawiali, opowiadali, co im Jezus uczynił, tak? I to było dla mnie dziwne, bo oni mówili, że Jezus mi pokazał to, powiedział to, zrobił dla mnie to. No jak to pokazał? Co, to stanął tutaj i powiedział tobie? To było dla mnie takie niezrozumiałe. I powiedzieli na koniec, że jeżeli ja też chcę tak doświadczyć tego samego, to żebym przychodziła na te właśnie 11 czy 12 spotkań, które rozpoczynają się w naszej parafii. I zobaczę wówczas, jak Jezus zmieni moje życie. Ja pomyślałam sobie, dobrze, to ja będę przychodzić, bo ja chcę to zobaczyć. I rzeczywiście tak się stało, bo dowodem jest moja obecność tutaj. I przypomnij sobie ty teraz, dlaczego przyszedłeś, dlaczego przyszłaś na to seminarium? Co sprawiło, że postanowiłaś właśnie przychodzić na spotkania, uczestniczyć w nich?
Może zobaczyłaś jakiś plakat informujący o tym wydarzeniu. Może tak ktoś ci o tym powiedział, może coś przykuło twoją uwagę, może słowa księdza poruszyły ciebie. Albo ktoś zachęcił cię do przyjścia, bo sam doświadczył spotkania z Bogiem. Każdy z nas z innego powodu zjawił się tutaj. Ale jesteś tu, bo usłyszałeś jakieś słowo. Jakieś zdanie, coś cię przyciągnęło. Bo wiara rodzi się ze słuchania, tak? W liście do Rzymian święty Paweł mówi. Ale jak mieli wzywać tego, w którego nie uwierzyli? W jaki sposób mieli uwierzyć w tego, którego nie słyszeli? Jak mieli słyszeć, jeśli nikt im nie głosił? Wiara więc rodzi się ze słuchania. Słuchanie natomiast ma miejsce dzięki Słowu Chrystusa. Amen. No właśnie, jak mieli uwierzyć, skoro nikt im nie głosił? Jak mieli usłyszeć, tak? Skoro nikt nie mówił o Jezusie? Wiara rodzi się ze słuchania i potrzebuje mieć stałą łączność z Bogiem, potrzebuje Go słuchać i karmić się Nim. Dlaczego? No bo wiara, którą mam dzisiaj, może być niewystarczająca na jutro. Bo jutro jest nowy dzień i nowe wydarzenia. Nie wiem, co będzie. Potrzebuję mieć kontratak na to, czym atakuje mnie świat. Zobacz, w jakim my żyjemy świecie, tak? Media na każdy możliwy sposób próbują nami manipulować. Wystarczy włączyć telewizor, a tam już nam wszystko powiedzą. Jak trzeba żyć, jak się ubierać, co jeść, gdzie pojechać na wakacje. Tam jest wszystko. Cała recepta na nasze życie. Jesteśmy zasypywani rozmaitymi trendami, które właśnie manipulują nami. I ktoś, kto jest słaby i podatny na tego rodzaju manipulacje, dąży do tego, aby mieć to wszystko, co mówi telewizor, co mówi internet. I próbuje sprostać wymaganiom tego świata, tak? A Jezus jest niezmienny i stały. Jego słowo jest żywe i skuteczne dzisiaj i wczoraj i jutro. I dlatego ja wciąż potrzebuję stosować kontratak na to, czym atakuje mnie świat. Bo jest coś więcej, naprawdę jest coś więcej niż to, co się zmienia. Dzisiejsza moda będzie jutro zupełnie inna. A Jezus się nie zmienia 2000 lat temu, ani jedno przykazanie się nie zmieniło. Więc my z wiarą powinniśmy robić to, co do nas należy, ale ze świadomością, że nie wszystko od nas zależy. I ta zależność od Boga to jest najlepsza inwestycja w moim i twoim życiu. Popatrz na ludzi, którzy nie wierzą. Są bardzo nieszczęśliwi. Oni szamoczą się ze swoim życiem, tak? Próbują na różne sposoby. Jak im nie wychodzi, to żyją albo w poczuciu winy, albo wpadają w uzależnienia, jakiekolwiek. A Słowo Boże mówi wyraźnie, wszystkie wasze troski przerzućcie na Niego, gdyż Jemu zależy na was, tak? Więc ja to robię. Przerzucam na Jezusa, tak? Wszystkie moje troski. No bo On się tym najlepiej zajmie. Po co ja mam się tym zajmować? Mało mam swoich różnych, tak? Sytuacji i innych problemów. Puść stery swojego życia i zacznij przyjmować Bożą wolę w tym, co już robi, co jeszcze dla ciebie zrobi. Bo my nie żyjemy sami dla siebie. Nikt z nas nie żyje sam dla siebie. Nikt nie pojawił się na tym świecie z własnej woli. Tylko pośrednio przez naszych rodziców. I pośrednio mówię. Bo zobacz, ile par stara się o dzieci bezskutecznie, a tych dzieci nie ma. Bóg ciebie zapragnął, dlatego tchnął życie w akt seksualny twoich rodziców. Gdyby nie chciał dać ci życia, to by ciebie nie było. Po prostu nie tchnąłby życia w ten akt. Więc skoro Bóg dał ci to życie, to też wie, jak je poprowadzić. To nie jest tak, że pojawi się Mariola na świecie i zobaczymy, jak to jej życie będzie szło. No nie, Bóg ciebie stworzył i zaplanował dla ciebie życie. Tylko my mu czasem przeszkadzamy, bo my mamy swój plan lepszy od Pana Boga na moje życie. Bo ja jestem już dorosły, bo ja jestem już dorosła, ja wiem lepiej. Bóg nie zna się na moim życiu, bo ja naprawdę już jestem zakorzeniona w Bogu, a Bóg jest tam w niebie daleko, nie wie. Ale Bóg, zobacz, On przeżył życie tak jak ty. On miał rodziców ziemskich, On przyjął ciało, wszedł w ograniczenia ludzkie. Tak? Wcześniej stracił ojca, płacił podatki, bawił się na weselu, żył tak jak ja i ty. To nie jest Bóg, który nie wie nic o moim życiu. On dokładnie wie, co ty przeżywasz, bo był w ludzkim ciele. I takim dla mnie fragmentem, Słowem Bożym, który zaświeciło we mnie taką iskierkę wiary, to był fragment z Księgi Jeremiasza, z rozdziału 29, wersety od 11 do 13. Do tej pory zawsze
bardzo często ostatnio mi się zdarza otwierać Pismo Święte na tym fragmencie. I właśnie widzę, jak Pan Bóg stale mi to próbuje uświadomić. Tylko ja znam plany, które mam względem was. Plany pomyślności, a nie nieszczęścia, aby spełnić wasze nadzieje na przyszłość. Jeśli wezwiecie mnie, przyjdziecie, będziecie się modlić do mnie, wtedy was wysłucham. Jeśli będziecie mnie szukać, znajdziecie mnie. Jeśli całym sercem będziecie szukać mojej woli, dam się wam znaleźć, wyrocznia Pana. Tylko ja znam plan, który mam względem was. My mamy swoje plany, ale nie jesteśmy w stanie przewidzieć, czy on te plany nam wypalą, tak? Bo w tych planach biorą udział ludzie inni, jakieś wydarzenia, okoliczności. A czasami wszystko się rozpada, czasami ludzie nas zawodzą, bo mówią, że tak, a potem mówią, że nie. I cały plan już nam się, że tak powiem, rozsypuje. A Bóg mówi, tylko ja znam plan, który mam względem was. Nie przeszkadzaj mi w tym planie. I te słowa są dla mnie takim bezpieczeństwem, tak? Zapewnieniem, że trzymając się Boga, ja jestem w najlepszych rękach, nawet w obliczu niepomyślnych wydarzeń. Ale z drugiej strony też nie możemy traktować Boga jako jakiegoś maga, czarodzieja albo osobistego menadżera, który pozałatwia nasze sprawy. Faktem jest, że może to zrobić, bo jest wszechmogący. Dla niego nie ma żadnego problemu. Ale on pragnie naszej z nim współpracy. On nie zrobi nic za nas, bo on chce nam pomagać, chce z nami żyć. Po to nas stworzył, żeby być z nami, żeby to nasze życie poprowadzić, żebyśmy doświadczyli tego piękna stworzonego przez niego świata. I to nie jest na zasadzie wymiany handlowej. Ty mi coś i ja ci coś. Pamiętam, że na jednych rekolekcjach był taki chłopak, który właśnie przez cały czas trwania tych rekolekcji, on się tak dziwnie zachowywał, bo był rozdrażniony, zaczepny, jakiś tak nie uśmiechał się i próbował za wszelką cenę zwrócić na siebie uwagę. W negatywnym tego słowa znaczeniu. I wszyscy zastanawiali się, co z nim jest, o co chodzi. I pod koniec tych rekolekcji on z frustracją wyrzucił z siebie, że już tyle robi dla Pana Boga, że już rzucił palenie, że już pożegnał się z kolegami, z którymi, no, którzy prowadzili go gdzieś tam na dno, że tyle robi dla Pana Boga, a on mu nic nie daje w zamian. Tak? Handel wymienny. Ja ci coś i ty mi coś. A wiara to nie są rzeczy, które ja mam względem do Boga zrobić. To nie jest litania przykazań, które musisz wypełnić, aby się nie potępić. To nie są takie czy inne modlitwy, czy nabożeństwa, jakieś medaliki, szkaplerze, pielgrzymki, czy obrzędy. To wszystko są środki. One mają służyć i pomagać, ale nie mogą stać się treścią i istotą chrześcijaństwa. Wiara to wierne spotykanie się z żywym i obecnym Jezusem. Kiedyś było tak, że ja stawałam do modlitwy tylko wtedy, kiedy miałam dobry humor, kiedy mi się chciało, kiedy miałam motywację. W taki dzień duchowych wzlotów. A kiedy mi się nie chciało, albo miałam nie najlepszy humor, to usprawiedliwiałam siebie, że to nie jest czas na modlitwę, że pomodlę się, kiedy będę w lepszym nastroju. Kiedy inne jakieś radosne wydarzenia przyjdą w moim życiu. Ale czy to jest w porządku uzależniać swoją modlitwę od mojego humoru? A co jeśli umrę w nie najlepszym humorze? To czy powiem wtedy Jezusowi, że nie mam teraz ochoty z Nim rozmawiać? On mnie zna na wylot, tak? On wie, jak ja się czuję i jaka akcja rozgrywa się w moim życiu. I bywa tak, że klękam do modlitwy i nic nie mówię, bo jestem zła i rozdrażniona. Ale jestem, daję Bogu znak, że jestem. I wtedy klękam i patrzę na Niego, On patrzy na mnie. Mam taki obraz właśnie Jezusa, w którym jest twarz Jego z całunu. I mam takie wrażenie zawsze, jak patrzę na Niego, że On po prostu mówi do mnie i to, w jaki sposób On patrzy na mnie, odzwierciedla moją duszę. Ja w tych oczach, w tym Jego spojrzeniu odczytuję swoje życie i swój stan duszy. To jest też udowodnione psychologicznie, ale ja mam takie wrażenie, że po prostu jak staję do modlitwy, ja wiem, o czym mam z Bogiem porozmawiać, co jest w moim sercu nie tak, a co było w porządku. Taki swoisty rachunek sumienia. No i właśnie, kiedy klęczę właśnie i mówię, że nie wiem, co mam Tobie powiedzieć, bo jestem po prostu no, zła, ale przychodzę do Ciebie. To On mi mówi zawsze, nie pozwól, aby czas cierpienia zniszczył radość tego, co ma przyjść potem.
I ja zupełnie już inna wstaję od modlitwy. On zawsze mi potrafi rzucić taki duchowy cukierek. Że naprawdę już zupełnie inna wstaję od tej modlitwy i już to, co mnie przygniatało wcześniej, już nie odgrywa takiej dużej roli. Ja mogę przejść po prostu do innych wydarzeń i z radością patrzeć, z spokojem na to wszystko, co mnie spotka. Pewne rzeczy muszą się wydarzyć w moim życiu, bo one mnie formują, ale zobaczę na koniec, jakie będą tego efekty. I codziennie staję do modlitwy, czy mi się chce, czy mi się nie chce. I to nauczyło mnie wierności. Wierności, aby być Bogu wiernym, tak jak On jest wierny mi. My często słyszymy, jak ludzie mówią, jestem wierzący, ale nie praktykujący. Żyjący, nie oddychający. Tasie? Nie słyszałam. Jeśli wierzysz, a wiara to relacja, tak jak już mówiliśmy, no to naturalnym jest to, że chcesz utrzymywać łączność z tym, w którego wierzysz. I skoro wierzysz w Jezusa, to regularnie też korzystasz z sakramentów świętych, które są w Kościele, bo to Jezus założył Kościół, abyśmy stąd brali, czerpali, ładowali baterie do dalszego życia. Więc stwierdzenie, jestem wierzący, niepraktykujący, jest po prostu nielogiczne. I podobnie nielogiczna jest wiara w magię, w jakieś wróżby, w jakieś horoskopy, nie wiadomo co. Wróżka wie wszystko o moim życiu, o chorobach, o tym, co się zdarzy w moim życiu. Tylko jak na złość na totolotko się nie zna? Nie wiem. No właśnie, jak chętnie wierzymy w różne przesądy wymyślone przez ludzi. Kiedyś był taki serial o jakiejś takiej jasnowidzącej kobiecie, która mówiła na koniec odcinka każdego mówiła, co nie należy robić, żeby po prostu szczęście nas nie opuszczało. A to, że trzeba mieć parzystą ilość krzeseł w domu, bo wtedy to chroni przed samotnością. Albo żeby nie nosić dziurawych ubrań, bo przez to pieniądze uciekają. Ale gdybyśmy przestrzegali tych wszystkich zasad, które tam były pokazywane, to byśmy się bali żyć. No bo zło czeka na nas w każdym momencie, tak? Może nie odwrócę się przez prawą stronę, tylko przez lewą, no bo przez prawą to zaraz pech do mnie przyjdzie, tak? No zobacz, jakie to jest nielogiczne po prostu, tak? I my wierzymy właśnie i w kominiarza, i w piątek 13, i w czarnego kota, który przebiegnie drogę. Ale spójrzmy na to logicznie znowu. Pomyślmy, że ten kot, powiedzmy, miał jakąś niewidoczną z daleka białą plamkę pod szyją. Tak? No to w jakim stopniu zaczernienie kota ma wpłynąć na moje szczęście albo nieszczęście? I w ilu stopniach tak naprawdę, w ilu procentach kot powinien być czarny, żeby przynosił pecha? No absurd. Absurd. Tylko Bóg ma moc interwencji w moim i twoim życiu. Jezus dał nam zbawienie w postaci czeku. Ja i ty możemy go przez wiarę zrealizować w Banku Miłosierdzia Ojca Niebieskiego. Tak? Jest podpisany przez samego Jezusa, a jego podpis jest bardzo prosty. To jest krzyż. Ojciec bardzo dobrze zna podpis swojego syna, także nikt nie może go podrobić. Atrament, którym jest wypisany czek, to krew Jezusa Chrystusa. Zasługa jego śmierci i zmartwychwstania. Czek nie jest wystawiony na okaziciela, ale ma twoje imię i nazwisko. I nikt inny nie może go zrealizować poza tobą. Albo się go osobiście zrealizuje, albo się go straci. I Bank Miłosierdzia Ojca jest czynny 24 godziny na dobę. W tym czasie możesz okazać swoją wiarę w Ojca poprzez Jezusa. Skorzystaj z okazji, nic nie tracisz. A wręcz przeciwnie, zyskujesz nowe życie dziecka Bożego. Ale wiara, przez którą doświadczam zbawienia w moim życiu, powinna też wyrażać się w konkretnych czynach, czyli w nawróceniu. Ponieważ nawrócenie to jest dowodem wiary, tak? Wiara bez uczynków jest martwa. Jeżeli ja mówię, że wierzę, a swoim zachowaniem daję zupełnie inne świadectwo, to ktoś, kto patrzy na mnie, no to pomyśli sobie, ona wierzy, a to w kogo ona wierzy? Prawda? Nie można mówić, że się wierzy, a nie nawracać się. To tak jakby obchodzić wszystkie święta, ale nie chodzić do kościoła. Mam w domu choinkę, mam tak jest Boże Narodzenie, czyli urodziny Boga, ale zapomniałam zaprosić solenizanta. Tak, no gdzie jest najważniejsza osoba? Nawrócenie to jest konkretne działanie. I to nie jest tylko zmiana moralna, że od dzisiaj nie będę tego robił albo tamtego. Na dłuższą metę to nie jest egzamin. Dlaczego? Bo my jesteśmy słabi. Mogę sobie coś postanowić, ale ile razy mówiłeś, jutro zacznę się odchudzać.
Ale to jutro wypadało, cały czas przegłodaliśmy to jutro, tak? No bo ktoś przyniósł jakieś dobre pączki, no to grzech nie zjeść, tak? No to od jutra jeszcze będę się odchudzać. I codziennie możemy to sobie mówić. My jesteśmy bardzo słabi. Nie mam siły żyć tak, jak mówi Jezus, tak? Ludzie są, jacy są, a świat mówi, że trzeba gryźć, kopać, rozpychać się łakciami, bo nic innego nie uzyskasz, jak tylko poprzez to. Nawrócenie to jest przede wszystkim zmiana myślenia. I samo słowo nawrócenie brzmi po grecku metanoia, czyli przemiana umysłu. Zmienić swoje myślenie. Nie muszę w tej czy innej sytuacji reagować tak jak zwykle. Mogę się zastanowić, stop, coś tu nie gra. Wierzę w Jezusa, a Jezus mówi tak. Ja robię sobie bardzo często taki sprawdzian. Zawsze jak mam, bo ja się bardzo szybko denerwuję. Zawsze jak mam jakąś trudną rozmowę albo po prostu ktoś mnie zaczyna wyprowadzać z równowagi, to sobie wyobrażam, że obok mnie stoi Jezus. No i teraz jakoś tak głupio przy nim na tą osobę gdzieś tam coś im powiedzieć, tak? No to bo on tu stoi. No to tak trochę nie bardzo. Spróbuj, to bardzo dobrze, to bardzo pomaga, tak? Bo każdego dnia muszę sprostać wyzwaniom, jakie pojawiają się przede mną. Codziennie pracuję z koleżanką, która plotkuje na mój temat, tak? Codziennie spotykam sąsiada, z którym mam zatarg. Ale od mojej postawy zależy to, jak ja się z nimi obejdę. Czy ja muszę walczyć tą bronią, którą oni walczą? Nie. Zło dobrym zwycięży, tak? Stara dobra zasada. Moje nawrócenie nastąpiło tak naprawdę, cały czas się nawracam, ale taki punkt zwrotny od tego mojego przejścia ze starego życia do nowego wydarzyło się jakieś 5 lat temu. Wcześniej byłam bardzo zamkniętą i smutną osobą i to, że stoję dzisiaj tutaj, no to jest tylko zasługa Pana Boga, bo ja bym w ogóle nie wyszła i nic nie powiedziała. Moim największym pragnieniem było wyjść za mąż, ale niestety nie potrafiłam spotkać odpowiedniego kandydata. Owszem, podobałam się wielu mężczyznom, tak, ale niestety oni mi się nie podobali albo na odwrót. Moi najbliżsi ciągle dopytywali, kiedy zmienię swój stan cywilny, no bo zobacz, twoi znajomi już się ogarnęli, a ty co? No i doszło do tego, że we mnie zaczęli szukać problemów, bo z tobą jest coś nie tak. Powinnaś być bardziej towarzyska, powinnaś być bardziej przebojowa, powinnaś być inna, powinnaś być bardziej. Czyli jaka? Czy to jeszcze byłabym ja? Jak by się czuł, gdyby ktoś cały czas mówił, nie jesteś zbyt dobra, nie jesteś zbyt dobry? No właśnie. Nigdy nie byłam wystarczająca, tak? I zaczęłam wierzyć w to, co inni mówili na mój temat. I czułam, że nie spełniam standardów społecznych, że po prostu nie potrafiłam swojego życia poprowadzić tak jak inni. Że jestem gorsza i jakaś mało wartościowa. I cały czas karmiłam się tym właśnie przekonaniem, że coś ze mną jest nie tak, że do niczego się nie nadaje. To powodowało, że ograniczałam kontakty z innymi, że nie chciałam nawiązywać nowych znajomości i też gdybym mogła, to pewnie nie chodziłabym do pracy, żeby też nie słuchać różnych rzeczy. Tylko bezmyślnie wpatrywała się w telewizor i po prostu żyła tak, jak żyła. Tak bym wpatrywała się, adorowała grób swojego życia. Ale wszystko zaczęło się zmieniać, kiedy zaczęłam czytać dzienniczek siostry Faustyny. I zaczęłam dostrzegać, że nie ma takiej sytuacji w moim życiu, w której Boga nie ma. On nie powie ci, jadę na urlop i przez chwilę nie będę wiedział, co się u ciebie dzieje. No on ci tak nie powie, tak? No bo on czuwa nad tobą cały czas, kiedy ty śpisz i kiedy jesteś na jawie. Nie ma takiej sytuacji, że jego nie ma w twoim życiu. On zawsze jest. I cały czas myśli tylko o tym, co jeszcze mógłby zrobić, żeby uczynić ciebie szczęśliwym, szczęśliwą. Więc skoro nie daje mi męża, to znaczy, że jest to dla mnie dobre. Ja nie będę próbować po swojemu, bo jeszcze gorzej wyjdzie, tak? Przecież on już widzi moje życie za 5, za 10 lat, wie, jak będzie ono wyglądać. Więc mam wybór albo przejść przez życie właśnie pochylona, przygnębiona, albo zacząć w końcu żyć i stać się najlepszą wersją samej siebie. No to co wybieram? No chyba to drugie, nie? Logiczne. Nie mam czasu żyć byle jak, bo czas szybko leci. I dzisiaj mam 39 lat i jestem w pełni, akceptuję swoje życie. Wiem, że jestem Panu Bogu potrzebna, taka jaka jestem. Może ma pewien zamysł w stosunku do mnie, którego nie mógłby wypełnić, gdybym była zamężna. Tego nie wiem, ale on wie. Ale wiem jedno. To, że najpiękniejszy jest jeszcze przede mną. I przed tobą też.
Może ty też masz dzisiaj żal do Boga, że twoje życie potoczyło się nie tak, jak ty chciałeś, jak chciałaś. Że twoje dzieci się może od ciebie odwróciły. Może choroba odebrała ci współmałżonka albo osobę, którą najbardziej kochałeś, kochałaś. W książce pod tytułem Moje spotkania z duszami czyśćcowymi, gdzie jest wywiad z Marią Simmą, to jest taka austriacka mistyczka, która miała widzenia się z duszami czyśćcowymi. Tam przyszła do niej dusza 20-letniego chłopaka, który zginął przewalony przez lawinę śnieżną, pomagając innym osobom. Leciał po prostu na pomoc. Niestety sam stracił życie w tym pomaganiu. I chłopak ten prosił tą mistyczkę, aby przekazała jego bliskim, że potrzebuje 3 mszy, żeby za niego odprawić i wtedy będzie wybawiony. Jego znajomi, rodzina, jak to usłyszeli, to zdziwili się, że tylko 3 msze jemu są potrzebne do wybawienia, bo przez całe swoje życie nie był zbyt wierzący i religijny. Ale chłopak ten powiedział, że Pan Bóg był dla niego bardzo miłosierny, ponieważ umarł w służbie bliźniemu. I dodał, że nie mógł mieć szczęśliwszej śmierci niż ta, ponieważ umarł właśnie w służbie bliźniego. A co my mówimy w takich wypadkach? Taki młody, a Bóg mu zabrał życie. Boże, jaki ten Bóg jest niesprawiedliwy. Co to za Bóg? Tyle życia jeszcze przed nim było. A tymczasem tylko Pan Bóg wie, jaki byłby dalszy los tego chłopca. Tak? Może już nigdy potem nie miałby okazji umrzeć w stanie łaski uświęcającej. I to była najlepsza sytuacja w jego życiu, najlepszy moment, który Pan Bóg jego zabrał. W obozie koncentracyjnym po II wojnie światowej ludzie pytali, gdzie był Bóg, kiedy działy się te straszne rzeczy? Tak? A inni mówili, no właśnie tym bardziej trzeba szukać Boga, bo widać, co może zrobić człowiek bez Boga. Bóg naprawdę czyni wszystko z wielką mądrością i miłością. I to jest oczywiste, że każdy chciałby z nas żyć długo i szczęśliwie i w bogactwie, i bez problemów, i na koniec zdrowymi umrzeć. Ale Bogu o co innego zupełnie chodzi. Jemu zależy na moim i twoim zbawieniu. I czasami dopuszcza do sytuacji, które nami potrząsną, abyśmy się nawrócili, tak? I nie stracili tego, co naprawdę ważne. Kiedy ja odchodzę od konfesjonału, to czuję się taka wolna i szczęśliwa, tak? Jakbym pozbyła się wielkiego ciężaru, który na mnie ciążył. I sama wtedy z własnej woli chcę troszczyć się o swoje życie wewnętrzne. Bóg wie, że jestem grzesznikiem i jeszcze nie raz upadnę. Ale On raduje się Jego serce, kiedy widzi, że ja wciąż próbuję i nie ustawam w tym próbowaniu. Co powiem Jezusowi, kiedy powie mi po drugiej stronie, pokaż mi swoje rany. Rany? Jakie rany? Nie mam żadnych. I wtedy on zapyta, czy nigdy nie pomyślałaś, że jest coś, o co warto walczyć? No właśnie. Najważniejsze to wciąż powstawać, tak? Tak jak raczkujące niemowlę. Ono chce w końcu, kiedy uczy się wstawać, tak? Wejść, zobaczyć, co tam jest na tej komodzie, tak? Bo z tej perspektywy świat lepiej wygląda. Cały czas się potyka, upada, ale cały czas próbuje, wstaje. No bo tam jest coś lepszego na tym stole niż na podłodze. I to właśnie następuje po spowiedzi, kiedy mamy czystą kartę. Ale bardzo często jest tak, że my po krótkiej refleksji nad swoimi grzechami szybko do nich wracamy. I świetnie obrazuje to pewna taka historia w formie bajki, już krótko tak powiem o niej, że pewnego dnia do kościółka w górach przychodzi wilk i mówi, proszę księdza, chciałbym się wyspowiadać. Czy jesteś pewien? Tak, tak, bardzo chciałbym się wyspowiadać. Dobrze, uklęknij przy konfesjonale. I zaczyna tak. Nie ma ojciec pojęcia, ile owieczek zadusiłem. To biedne takie zwierzątka, one tak niewinnie spały, a ja je zjadłem. Zaatakowałem też pasterza. Po prostu jestem podłym grzesznikiem, nikczemnym zabójcą. Ksiądz słuchał go z wyrozumiałością, ale zauważył, że wilk był niespokojny i zaczyna się kręcić. I mówi, w końcu zwrócił mu uwagę, no przynajmniej w czasie spowiedzi zachowuj się spokojnie. Nie gniewaj się, ojcze, ale gdybyś mógł się trochę pospieszyć. A to dlaczego? Bo już słyszę dzwonki na szyjach owieczek. Tak? I my jak ten wilk. Wracamy od konfesjonału zadowoleni, z mocnym poczuciem poprawy, ale spotykam znajomą i już języki poszły w ruch. A słyszała pani, co ta koleżanka nasza zrobiła. No to wie pani, tak się nie robi. Tak? Już zaczynamy, tak? Więc po prostu cały czas wraca do nas to, z czym walczymy tak naprawdę. I czasem jest tak, no właśnie, jest taki tylko jeden moment w życiu, kiedy zły duch przestanie nas kusić. To jest wtedy, kiedy ładnie nas położył w trumience, z rączkami złożonymi i wtedy masz pewność, że szatan już do ciebie nie przyjdzie.
Ale ty może siedzisz tutaj i myślisz sobie, a co ja mam mówić grzechy jakiemuś obcemu księdzu, który ma może gorsze grzechy ode mnie? I być może tak jest. Wiele słyszymy o moralności księży, czyli tych, którzy powinni być przykładem, a nie są. Ja nie znałam swojej prababci, ale opowiadano mi, że kiedy w jej obecności mówiono źle na temat księży, to ona zawsze ucinała te rozmowy i mówiła: mnie nie obchodzi, co ten czy inny ksiądz ma na sumieniu. Jego sądzi Bóg jeszcze lepiej niż ja. Dla mnie ważne jest to, że jego posługa otwiera mi niebo. Bo Jezus wyraźnie powiedział do apostołów: komu odpuścicie, będą mu odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Sprawa jest prosta. Ten czy inny ksiądz, pomimo tego, że sam ma wiele wad i słabości, jest apostołem Jezusa. Jest mi bardzo przykro. I czy mi się podoba, czy nie. I przez apostoła, przez księdza odpuszcza mi grzechy. Kiedyś przeczytałam, że gdyby w piekle postawiono konfesjonał, a przy nim najgorszego księdza z najgorszymi grzechami, jakie tylko świat potrafi wymyśleć, to kolejka by była, nie miałaby końca, tak? Wszyscy biliby się, żeby tylko skorzystać z tego sakramentu pojednania. Bóg naprawdę nie ma względu na osoby. Jeśli ksiądz spowiada sam, będąc w stanie grzechów ciężkich, to jego posługa jest ważna, bo Bogu zależy na tobie. I jeszcze taka krótka historia, że pewna kobieta we Włoszech zapragnęła zaprowadzić swojego wnuczka na pierwszą spowiedź do ojca Pio. I gdy przybyła do kościoła, no to była taka podekscytowana, no bo ojciec Pio i tak dalej. I chłopiec poszedł do spowiedzi i wrócił. Babcia mówi: no to jak wyglądał ojciec Pio? A ona doskonale wiedziała, jak on wyglądał. On był kurpulentny, taki niski, łysy i w tym wieku miał około 65 lat. A chłopiec niczego nieświadomy mówi: był wysoki, młody, miał długie włosy i brązowe, jasne oczy. Tak? W dzienniczku siostry Faustyny Jezus mówi do niej: ja sam w konfesjonale czekam na ciebie, zasłaniam się tylko kapłanem, ale sam działam. Jezus chce wejść do najszczerszych, najbardziej brudnych zakamarków twojego życia. Ale czeka na twoje pozwolenie, bo ty decydujesz, ty masz pełnię decyzji w swoim życiu. I kiedy go zaprosisz, powinieneś być gotowy na to, że już nic nie będzie takie samo. Bo każdy z nas ma takie pomieszczenie w domu, jakiś garaż, jakiś schowek, gdzie jest zawsze brudno, tak? I zawsze sobie mówimy, że kiedyś tam posprzątamy, ale to kiedyś wypada zwykle w dzień świętego dygdy, co go nie ma nigdy, tak? Ale kiedy zaprosisz Jezusa do swojego życia, to nie licz na to, że On będzie się rozsiadał w salonie, czyli tam, gdzie jest najczyściej w twoim sercu, gdzie masz uporządkowane życie. On pójdzie właśnie do tych najgorszych zakamarków twojego życia, aby tam zrobić porządek. Wejdzie do tych ciemnych miejsc, gdzie jest ból, nienawiść, nieuporządkowane relacje i tak dalej. I zacznie krok po kroku porządkować twoje życie. Ale wszystko zależy od twojej decyzji, bo to decyzje zmieniają życie. Wykorzystaj tą szansę, bo wszystko, co najpiękniejsze, jest jeszcze przed tobą. Amen. I teraz zapraszam, aby Wiktor też podzielił się swoim świadectwem doświadczenia Jezusa w swoim życiu. Dobry wieczór, szczęść Boże. Ja bym chciał opowiedzieć wam o moim nawróceniu, o tym, kiedy uwierzyłem, co się wydarzyło, o tym, jak mnie Jezus sobą zainteresował i jak mi pomógł w tym, żeby Go odnaleźć. Od początku, zaczynając, bo tak parę lat temu, że przeżywałem w swoim życiu pewien przełom, taki moment, teraz już wiem, że to było po prostu dojrzewanie, ale to był taki moment, w którym bardzo chciałem się zmienić, rozwijać, uczyć się języków, pracować nad sobą i miałem takie przeświadczenie, że potrafię zrobić wszystko, że chcę mówić po hiszpańsku, to jeśli zechcę, poświęcę ten czas, to się nauczę i będę mówił po hiszpańsku, że mogę być kim chcę, żeby być kimś, że miałem takie poczucie, że kurde, jak ciężko się do tego przyłożę, to mogę zmienić wszystko. Znaczy, no wiedziałem, że nie zmienię innych ludzi, ale myśląc o sobie, nie? O to mi chodziło. No i też to był taki przełom, bo szybko zauważyłem, że nie potrafię pozbyć się swoich nałogów. Nie potrafię pozbyć się swoich złych przyzwyczajeń, rzeczy, które raniły mnie, które krzywdziły innych ludzi wokół mnie. Szybko zauważyłem, że... Znaczy szybko.
trochę mi zajęło, żeby zauważyć to, że nie potrafię tak do końca kochać ludzi, którzy są dla mnie trudni. Nie potrafię funkcjonować w relacjach, które są nie do końca zdrowe. No i oczywiście, jak to wtedy myślałem o sobie, pomyślałem, że no zmienię. Zmienię się, zmienię to wszystko. No i jak łatwo się domyślić, walczyłem tak przez parę lat z tymi nałogami, z tymi wszystkimi złymi rzeczami i mi się nie udawało. Za każdym razem tą walkę przegrywałem, aż już w takim poczuciu beznadziei, w takim już kompletnie zobojętniałym poczuciu, gdzieś przyszedł mi pomysł, żeby pójść do spowiedzi. Skoro sam nie mogę już nic zmienić, to zaraz jeszcze później do tego nawiążę, co mnie do tego nakłoniło, ale poszedłem do tej spowiedzi zrezygnowany, zrobiłem to już, bo nic innego mi nie zostało. No i dzisiaj mogę powiedzieć, że to był jeden z najbardziej wzruszających dni w moim życiu, bo nawet nie wiedząc, co tam mam mówić, trochę urwany z choinki poszedłem do tego kościoła, bo z kościołem miałem tyle wspólnego, co nic. Poczułem, że jestem uwolniony. Poczułem jakąś taką fizyczną radość w sobie, taką wolność, takie, no już mniejsza o to, ale też byłem do tego bardzo sceptyczny, bo już wiedziałem, że to nie chodzi o uczucia, że to, że ja sobie coś poczułem, to pomyślałem sobie, dajmy sobie czas, zobaczymy. No i był tydzień, dwa, trzy, miesiąc, drugi miesiąc. I te nałogi, te problemy, które miałem aktualnie wtedy, których tak bardzo mocno nie mogłem zmienić, nagle w tym moim życiu zniknęły. Nie miałem tych grzesznych przywiązań, pokusy nawet, które mi się pojawiały w życiu, żeby robić głupie rzeczy. Po prostu nie widziałem ich, nie było tego. I tak, poczułem się uwolniony i wiem, że to Jezus zabrał ode mnie ten grzech. To dzięki Niemu wydarzył się we mnie ten cud. Bo to był dzień, w którym w imię Jezusa Chrystusa chciałem się tego pozbyć. Byłem już bezradny, uznałem to, że sam tego nie zrobię, że jestem taki słaby, że jak Ty chcesz coś zrobić, to zrób. Teraz masz na to moment. No i kto wie, może gdyby nic nie zrobił, to może to byłby ostatni dzień w kościele mój. Nie wiem, jakby było, może znalazłby inną drogę do mnie. Nie jestem Bogiem, więc nie wiem. Wiem, że wtedy to był naprawdę wielki przełom w moim życiu i on cały czas trwa. Cały czas trwa to, że zawierzam Jezusowi, zwłaszcza gdy pojawiają się różne pokusy, bo pomimo, że w tamtym momencie życia miałem jakieś trudności i one, te, które ode mnie Jezus zabrał, to nie znaczy, że inne nie przychodzą albo nie chcą przyjść i zawierzam Jezusowi różne pokusy, które się już pojawiają. Jakby słyszymy, wiemy o tym, że jak ktoś jest uzależniony, to do końca życia jest uzależniony, może nawet jeśli z tego nałogu wyszedł. No i tak też jest w moim przypadku. Ale Jezus mi pomaga w tej walce. Tylko z Nim mam to przepiękne uczucie wolności, że nie jestem zniewolony. I wiem, że Jezus chce zmienić również Twoje życie. Mój przykład jest taki, że miałem jakieś trudności i mnie z tego wyciągnął. Oczywiście każdy ma z Was swoje doświadczenie i własne życie, własne sytuacje. Wiem, że Jezus chce czynić to życie piękniejszym, moje, Twoje. W moim życiu zmienił różne sprawy bardzo radykalnie. Może to było mi potrzebne, bo byłem taki zakuty i niezbyt domyślny. Może Wam też się przyda, może mówi do Was inaczej. Wiem, że mówi, wiem, że chce to zmienić. Wiem, że Jezus pokazał mi już zbawienie na ziemi, że już mnie zbawił od tego, co mnie tak zniewalało, że w końcu ode mnie to zabrał. I dzięki temu mogłem uwierzyć w to, że On zbawił mnie na życie wieczne. Że to, o czym gdzieś może kiedyś w dzieciństwie słyszałem, to faktycznie prawda, że to się dzieje. I jeszcze chcąc wrócić do tego, co powiedziałem, skąd pojawiła się we mnie myśl o spowiedzi. Tak jak z tym nawróceniem, zmianą nawyków,
tym, że my świadczymy innym ludziom swoim zachowaniem. Ta myśl o spowiedzi pojawiła mi się wtedy, gdy obserwowałem pewną rodzinę i widziałem, jak oni żyją. I może gdyby nie ta rodzina, która była dla mnie takim świadectwem, po prostu jakie mają relacje, nigdy bym do tej spowiedzi nie poszedł, a jednak poszedłem, bo widziałem kogoś, kto swoim życiem pokazywał, że jest gdzieś coś fajnego. No i też mamy taką misję, jesteśmy tu i też chcę zostawić was z tym, że warto dbać o swoją wiarę dla siebie, ale też to może być z szerszym dobrem dla innych, czego sobie i wam życzę. Chwała Panu.